Pierwsze znicze pojawiają się w miejscu tragedii, do której doszło wczoraj późnym wieczorem nieopodal Krasnopola na trasie Suwałki-Sejny. Przed Pawłówką na prostym odcinku drogi kierowca samochodu osobowego marki Hyundai wjechał w grupę rowerzystów. W wyniku zderzenia zginęli 6-letni chłopiec, jego 44-letni ojciec i 16-letnia siostrzenica. Do szpitala trafiły natomiast 46-letnia kobieta i 9-letnia dziewczynka. Obie potrzebowały pomocy psychologicznej. Na miejscu tragedii spotkaliśmy dziś pana Krzysztofa, który z samego rana przyszedł zapalić znicze. Wczoraj jako jeden z pierwszych pojawił się na miejscu zdarzenia. Reanimacja trwała bardzo długo, mówi. Nie można było podejść, nikt nie pozwolił podejść, bo gdy przyszedłem, już służby ratownicze były osoby, również osoba z zewnątrz, która pracuje w szpitalu, jest pielęgniarką, jako pierwsza też udzielała pomocy. I z tego, co tam z przecieków takich, co było słychać, to puls się pojawiał, zanikał. W pewnym momencie zostały użyte już elektrody, no i potem ten przykry moment, smutny, tylko folia naciągnięta. Tragedia. Dziś rano kobietę i jej córkę odebrali ze szpitala krewni. Kierujący pojazdem to 22-letni mieszkaniec Warszawy. Był trzeźwy, ale wyprzedzając inny samochód nie zachował należytej ostrożności i wjechał w rowerzystów, turystów z województwa mazowieckiego. Trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań w Sejnach. Dokładne przyczyny i okoliczności tragedii wyjaśniają teraz funkcjonariusze. Znicze na drodze Suwałki-Sejny pojawiają się coraz częściej. Miejscowi trasę określają jako drogę śmierci. Przypomnijmy, że ponad tydzień temu kilka kilometrów od miejsca ostatniej tragedii osobowe BMW uderzyło w drzewo i rozpadło się na części. Dwie osoby zginęły na miejscu, a dwie w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Kierowcy jeżdżą tą drogą niewyobrażalnie szybko, mówi pan Krzysztof. Trzeba być głuchym i ślepym, żeby nie widzieć, co się tu dzieje, dodaje. Codziennie na tej drodze, szczególnie motocykle, przejeżdżają z ogromną prędkością. Nie wiem, trzeba być chyba głuchym i ślepym, żeby nie widzieć, co się dzieje.